Halo, halo, cześć, witajcie na ostatnim pack openingu, w sumie nie pack, tylko kapsuł openingu. Będziemy otwierać sobie kapsuły tak jak w pierwszym odcineczku z kapsuł, kiedy mieliśmy chyba właśnie po 12 z każdego rodzaju. Sprawdzimy sobie, które są nadal najbardziej opłacalne. Wtedy wyszło, że po prostu te, które uważaliśmy, że będą najmniej opłacalne, wyszły najlepiej. Więc zobaczymy, jak będzie tym razem. Miejmy nadzieję, że z tych 36 kapsuł chociaż jedną czerwoną wyciągniemy. Byłoby naprawdę bardzo fajnie. No i będziemy się właśnie to testować. To będzie już ostatni opening właśnie tych kapsuł, tych naklejeczek. Mam jeszcze dużo naklejeczek do rozdania dla Was. Będzie jeszcze więcej, mam nadzieję, że po tym odcinku. No i powiem tak. W dzisiejszym odcinku macie do wygrania właśnie tego skinka, który właśnie pojawił Wam się na ekranie. A tutaj mamy zwycięzcę z ostatniego losowania jakby na skinka. Więc serdecznie gratuluję. Wszystkie skiny będę wysyłał 31 marca ze względu na to, że zmieniłem telefon, tak jak już wiele razy na streamach to mówiłem. I po prostu musiałem stworzyć nowego Steam Guarda. Więc po prostu wtedy będę wszystko wysyłał, wszystko mam zapisane w notatniku, tak samo z odcinków, jak i z live'ów. Więc co, myślę, że możemy już przechodzić sobie tutaj do odcineczka. Tym razem sobie zaczniemy od Tylo. Wcześniej zaczęliśmy sobie o pierwsze chyba od Navi, teraz zajmiemy sobie od Tylo tutaj. Zobaczymy, co nam siądzie. Lecimy sobie z pierwszą. No i miejmy nadzieję, że będzie coś fajnego. I okej, mamy Norfa w hologramie. To jest dobry traf, to nie jest jakiś super traf, ale to jest dobry ze względu na to, że to można sobie potem zatrzymać. No i oni właśnie będą dość dużo warci, miejmy nadzieję. Ze względu na to właśnie, że oni zakończyli w tym roku karierę, więc warto sobie zostawić. Zostawcie sobie na pewno te norfy. No i mamy Genji, czyli słabo. Okej, okay, na razie Tylo nie powala. Na razie Tylo nie powala. No jakbyśmy, mówię, jedna czerwona, albo chociaż jedna, albo dwie fioletowe jakieś fajne. Dobra, tu mamy bardzo słabo. No ale te wszystkie naklejeczki niebieskie, takie słabsze oczywiście będą lecieć do Was na odcineczkach i na tych, i na live'ikach. No tutaj szkoda, było blisko Face'a. To jest chyba Face, tak? Tak, to był Face foliowany. No Face foliowany myślę, że już by mógł być coś warty. No, nie oszukujmy się, te naklejki naprawdę dużo mi dały. Więc jakby jestem świadomy tego, że może już nic nie dropnąć. Ale zobaczymy, ale zobaczymy. Trzeba być dobrej myśli. No i okej, mamy Tylo. Niby czerwona, ale powinna być tu czerwona, na górze. No Tylo zawsze to jest mniej więcej poczekać sobie pół roku i będzie to zwrot skrzyneczki na 100%. No i tutaj po raz kolejny słabo. Więc z tego co widzę, tutaj chyba skrzyneczka Tylo, kapsuła, raczej nie da nam nic dobrego dzisiaj. Virtus Pro. Okej, zostały jeszcze 3, więc no tutaj na pewno na tą chwilę jesteśmy na minus. I to dość spory, ale jeszcze możemy to odwrócić. I okej, mamy face. Zobaczmy sobie, ile taki face kosztuje, bo nawet nie wiem, żeby sobie tak mniej więcej zaczęliśmy na minus czy na plus będziemy. Face kosztuje 5 zł, a Nord kosztuje chyba też koło 5, czy nawet mniej teraz. 4,29, ok, czyli musielibyśmy teraz trafić, no jakąś folię na przykład Norfa, albo Face'a, albo Tylo. No i drugi raz przelatuje tak blisko różowa naklejeczka, no i raz tam czerwona gdzieś tam dalej też była. No i ostatnia z Tylo, zobaczymy czy uratuje Honor, no i niestety nie uratowało. Więc tutaj myślę, że jesteśmy około połowy na minusie, ze względu na to, że dwa razy Tylo coś tam jest warte, Face jest coś warty, North też, ten North też jest coś warty, no i ten Face też będzie koło stówki, więc myślę, że jesteśmy tak połowę na minus. No niestety, dobra, teraz przechodzimy do skrzynek, które zaskoczyły nas w pierwszym naszym pack openingu. Więc zobaczymy, czy nas zaskoczą tym razem. No, na początku zaczynamy dość słabo. No zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze mamy dużo tych kapsuł. Miejmy nadzieję, że ta czerwona gdzieś tam się kryje w którejś z tych kapsuł. Dobra, tu mamy słabiutko. No zobaczymy, zobaczymy. No tutaj Astralis czerwona byłaby naprawdę fajną opcją. Mamy OG. Słabo. Dobra, lecimy dalej, nie zatrzymujemy się. No i czekamy na jakiś dobry drop. No dobra, mamy Fnatic zwykłą. Ona poza tym, że jest ładna, to nic nie wnosi do naszego budżetu i ekwipunku. No i mamy tutaj G2. Słabo, słabo. Dobra, lecimy, lecimy. Kurde, jakoś tak wcześniej jak otwieraliśmy, to bardziej przylatywały te takie lepsze naklejeczki, a w tej tutaj widzę, że no nawet nie chcą przylatywać. Czerwona przeleciała. I mamy folię, okej. Raczej to nie jest zbyt dużo warte,
Ale mamy folię, to się zgadza, to się zgadza, mam folię 10 zł, ok, no nie jest najgorzej. Dropnąć jeszcze dwie takie folie jakby z tej serii tych kapsuł i będziemy na 0. Dobra, mamy Astralis. Ile tu jeszcze mamy? 4, ok, no musielibyśmy trafić tutaj dwie folie. Albo jedną czerwoną, żeby wyjść na plus, albo choćby na 0, no i mamy Liquid niestety. Dobra, jeszcze 3. Dajcie chociaż folię jeszcze jedną, to już nie będzie najgorzej. No i mamy Astralis, no poza tym, że jest ładna, to też nic nie wnosi do naszego ekwipunku. Dobra, 3 różowe przeleciały, więc może... No i niestety, kurde, słabiutko, bardzo słabo. No ale zawsze na końcu mamy kapsuły z Navi, jakbyśmy dropli złotą Navi, to było coś pięknego. No i mamy Astralis, więc tutaj zdecydowanie na minus, zdecydowanie. No tutaj mamy jeszcze 3 czerwone, które sobie... tak między odcinkami sobie otwierałem, no i właśnie dlatego mnie tak wzięło na to, żeby otworzyć sobie tutaj z wami na odcinku, no ale nie siada, no nie siada. Tutaj chyba właśnie z tych 30 kapsuł, czy iluś miałem, 3 czerwone naklejki. No a tym razem nic nie siada. No tutaj już chyba tylko czerwona może uratować ten pack opening. Niestety, Spirit. Ajajaj, no kurde, troszeczkę jestem zawiedziony. Troszkę jestem zawiedziony tym, co się dzieje tutaj i okej, mamy Navi hologram. Nie wiem, ile Navi hologram w tym momencie jest warty, ale zawsze było warte około 10 zł. No i w tym momencie też jest warte 10 zł. Powiem tak, no na razie mamy jakieś 50 zł w naklejkach, myślę, więc jeszcze 50 i będziemy na 0, czyli nawet więcej, jeszcze 60 około. No tutaj no najgorsze, nawet czerwona naklejka by nam tutaj zwróciła ten pack opening chociaż. Ale my dostajemy 100 tips niebieskie, więc to jest raczej słabo. No nic, no liczymy na czerwoną naklejkę. No tylko i wyłącznie na czerwoną naklejkę. No i chociaż mógł polecieć ten hologram. Ale niestety nie poleciał. Dobra, ostatnie 4. No i proszę. Oby cokolwiek tutaj siadło. No i Vitality. Ojejajajaj. Nie, jeszcze 4 teraz, czyli było 5. No i czerwona była już na początku. Oj, 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 było blisko. Trzy razy już koło różowej naklejeczki tutaj nam przeleciało. Jakbyśmy zrobili te 3 różowe, co przeleciały obok, to już nie byłoby najgorzej. No ale w tym momencie mamy tragedię. Chyba najgorszy opening, jaki wrzuciłem na YouTube, jeżeli chodzi o naklejki. No i ostatnia, może odmienić tutaj losy, ale szczerze wątpię. Okej. Mamy Navi w folii, które jest warte 40 zł. A więc szczerze powiedziawszy, możemy być mniej więcej na 0. Możemy być na 0 albo zdychę, dwie dychy na minus. Więc dobra, okej. Ostatnia naklejka naprawdę uratowała tutaj nam skórę, że tak powiem. Ale okej, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej, mogło być dużo gorzej. No na ten pack opening około wydaliśmy z ekwipunku około 160 zł. Mamy około 130-120, więc też nie jesteśmy na jakimś super minusie. No ale jednak jest ten niedosyt. No ale trudno. Mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że macie co oglądać, mam nadzieję, że wiecie, jakie skrzynki otwierać, które są według was najlepsze. No i co, trzymajcie się, no i siemanko.